Dobra pamięć. Większość z nas faktycznie ma jakieś upodobania względem muzyki, ma jakieś upodobania względem ulubionych zespołów, ulubionych artystów, etc. Pytanie tylko jest takie, czy zawsze i wszędzie powinniśmy tę muzykę puszczać? Na przykład, czy warto puszczać ją w trakcie nauki? Przed takim pytaniem postawiłem grupę Facebookową Dobra Pamięć Crew i dostałem następujące odpowiedzi. 40% osób, Lubi słuchać muzyki podczas uczenia się. 60% nie słucha muzyki, woli cisza, woli nie rozpraszać się żadnymi bodźcami. Czy byłem zaskoczony tymi rezultatami? To zwykle jest właśnie gdzieś takie 50-50 i -50. tutaj troszeczkę było przychylenia w stronę tego, że jednak większość nie słucha muzyki, ale właściwie sam bym chyba zaliczył się do tej grupy, która muzyki nie słucha. Natomiast zdarza mi się od czasu do czasu. Gdy pracuję, gdy właśnie się uczę czegoś nowego, puścić sobie takie lekkie brzdąkania w tle i postanowiłem spojrzeć na to z nieco bardziej naukowej strony niż tylko mierząc swoimi własnymi preferencjami. Moje wędrówki zaprowadziły mnie w różne rejony. Postaram się te rejony pokrótce opisać i przejść do jakichkolwiek konkluzji, o ile w tym aspekcie się da. Jeżeli mówimy o wpływie muzyki na nasz umysł, warto zacząć od bardzo słynnego efektu Mozarta. Bo pod koniec lat 90. panowało takie przekonanie, że muzyka klasyczna czyni ludzi mądrzejszymi. Za sprawą badań niejakiego Rochera oraz jeszcze tam był bodajże na Gordon Show m.in., zaangażowany w te badania, jak dobrze pamiętam. Obecnie traktujemy jednak te badania w kategorii bardziej mitu Mozarta aniżeli efektu Mozarta ponieważ media przeceniły wpływ słuchania tego typu muzyki na nasz mózg. Rzekomo poziom IQ studentów, których poddawano słuchaniu tej muzyki Mozarta, miał wzrastać aż o 9 punktów, ale w praktyce, jak już wzięto te badania pod lupę później, no się okazało, że jest to efekt zdecydowanie mniej interesujący, jest krótkotrwały, znacznie niższy. Nieco na wyrost jest zatem mówienie, że puszczanie dziecku muzyki Mozarta uczyni z niego geniusza. Ja nie spotkałem się z badaniami, które faworyzowałyby jakąkolwiek muzykę, jeśli chodzi o dziedzinę, czyli na przykład słuchajcie muzyki klasycznej, a nie rocka albo a nie jazzu. Nie, nie spotkałem się z czymś takim. Zaraz powiem, z czym się spotkałem, ale na ten moment jeszcze tylko słówko o tym efekcie Mozarta. Na pewno też ważnym zarzutem względem tych badań to było też to, że one badały pewien rodzaj inteligencji i to był rodzaj inteligencji przestrzennej. Studenci byli badani tylko pod kątem tej jednej inteligencji, a właściwie, no jak dobrze wiemy, tych typów inteligencji jest cała masa. Także sporo jest w tym momencie zarzutów względem efektu Mozarta. Raczej przymrużamy już oko na to, gdy matka mówi, że puści swojemu dziecku Mozarta, gdy on jeszcze będzie w brzuszku, to będzie bardziej inteligentny, no bo Raczej nie mamy badań, które mówiłoby, że ci, którzy słuchają Mozarta albo Beethovena, to wyrastają potem na jakichś geniuszy, którzy rządzą światem. Jest to raczej mityczne podejście, ale bardzo znany efekt, jeżeli chodzi właśnie o badanie nad muzyką, nad wędrówkami badawczymi po tym temacie. Co ważne, co jest ważne w kontekście tej muzyki i naszego uczenia się, to bardzo ważne jest to, żebyśmy się nie rozpraszali, wybierali właśnie gatunek, który będzie bardziej sprzyjał naszym procesom, które wykonujemy, aniżeli w nich przeszkadzał. I w podobnym czasie, w którym ludzie zachwycali się wpływem tego Mozarta na nasze IQ, miały miejsce badania autorstwa takiego duetu jak Salam i Badley, sugerujące, byśmy jednak nie przesadzali ze słuchaniem muzyki w trakcie czynności zajmujących umysł. Ponieważ w trakcie nauki wykorzystujemy naszą pamięć roboczą, zapychanie pamięci roboczej muzyką z dużą ilością słów do przetworzenia może nie być zbyt atrakcyjnym pomysłem dla naszego mózgu. Nie bez powodu mistrzowie świata w zapamiętywaniu często na czas zawodów zakładają słuchawki wygłuszające. Widziałem sam na własne oczy, tutaj pozdrawiam naszych polskich mistrzów, widziałem też jak Nelson Dellis podczas swojego treningu. Zakłada takie słuchawki i totalnie dokonuje takiej separacji od świata zewnętrznego, skupia się tylko i wyłącznie na tekście wtedy. Więc jeżeli chcesz skoncentrować się tak na 100%, wykorzystać 100% tych swoich zasobów, o ile to jest oczywiście potencjalnie możliwe, a wiadomo, że raczej nie jest, ale powiedzmy, że mieć taki największy procent, no właśnie tutaj jest taka sugestia, żeby jednak tej muzyki nie angażować. Niektóre badania wskazują na ciekawą interakcję. Między pamięcią roboczą a muzyką, bo okazuje się, że osoby z większą pojemnością pamięci roboczej znacznie lepiej wykorzystują moc słuchanej w czasie nauki muzyki. A mówiąc ściślej, ta muzyka ma dla nich taki mniej przeszkadzający wpływ coś takiego bym sformułował jest dla nich mniejszym dystraktorem. Ich pamięć robocza ma na tyle ciekawą pojemność, że muzyka, którą w trakcie tej nauki słuchają, ona ich tak bardzo nie uderza. Mogą ją wykorzystywać w trakcie nauki, a właściwie nie zauważą jakiegoś drastycznego spadku rezultatów. No i często właśnie naukowcy podkreślają, że jeżeli słuchamy muzyki w trakcie wykonywania czynności no, takich bardziej absorbujących, no to nie ma bata, żeby nasz mózg nie zauważył takiej muzyki, a wręcz czasami można by też powiedzieć, nadaje tej muzyce pewien priorytet. O czym warto pamiętać i m.in. kierunek badawczy Salam i wskazuje, że no, może lepiej przemyśleć, czy powinniśmy tę muzykę wybierać. Co w kontekście osobowości, bo mówiliśmy teraz o rozpraszaniu, co w kontekście osobowości. Badania pokazują, że jeżeli jesteśmy introwertykami, to niekoniecznie lubimy puszczać muzykę w trakcie uczenia się, ponieważ. Introwertycy z natury już są tacy na starcie przebodźcowani. Każda taka interakcja z nimi to już jest utrata takiego serduszka w Minecraftie, jakby mówiąc takim żargonem gracza, że tracą swoją energię bardzo szybko. I takie pobudzanie się muzyką dodatkowo może ich kosztować szybką utratę energii. To może być za dużo bodźców, gdy potrzebują te koncentrację wykazać względem czytanego materiału z kolei ekstrawertycy no, tej muzyki potrzebują po prostu, potrzebują się stymulować, potrzebują mieć ten mood ten taki ulepszacz humoru, który będzie gdzieś tam w tle brzdąkał i chcą wykorzystać potencjał muzyki, żeby się cały czas jakby kofeinować, używając takiego neologizmu, żeby podrasować po prostu swój potencjał, jeśli chodzi o poczucie gdzieś tam humoru, tak, w trakcie poczucia nastroju. Um. I to jest dla mnie oczywiście zrozumiałe, to ma dla mnie sens. Sam jestem introwertykiem i zdarza mi się, że ta muzyka. No, może faktycznie, może nawet czuję, że gdzieś tam poprawiła mi jakąś wydajność. Na chwilkę, bo się w, troszeczkę podniosłem z dołka energetycznego, a nagle mi jakieś dobre uderzenie basu poprawiło ten, ten power. Ale za chwilę czuję, że znowu zostało mi skonsumowane więcej energii, niż to było tego warte, więc no istotnie. Gdzieś tutaj widzę jakieś podobieństwo ze swojego życia do efektów. Należy jednak powiedzieć sobie jasno, że dysponujemy różnymi danymi względem muzyki, bo niektóre badania wskazują na negatywne skutki słuchania muzyki w trakcie uczenia się, a uczeni twierdzą, że obniża ona nasze rezultaty. Inne badania mówią o braku wyraźnej relacji między muzyką a uczeniem się i jest ona raczej nieszkodliwa dla procesu nauki są jednak również badania mówiące o pozytywnym wpływie wyżej wymienionego zagadnienia, z których możemy wywnioskować, że muzyka może pomóc nawet osobom z zaburzeniami uczenia się. Więc tutaj też osoby, które mają pewne zaburzenia w uczeniu się, tak, to też mogą być beneficjentami korzystania z muzyki. A ja oczywiście, gdybyście mieli ochotę zajrzeć do tych wszystkich badań, będę wrzucał linki w opis. Sporo zależy również, to też jest bardzo ważne, od typu materiału, który mamy do przetworzenia. Naukowiec o nazwisku Thompson wskazuje, skąd tak różne wnioski. On podpowiada, że no, muzyka muzyce nierówna. Znamy utwory z szybkim tempem, znamy utwory intensywne, takie pobudzacze, które po prostu działają jak kofeina na nas z rana, tak? Jak dobra czarna kawa, ale znamy też takie. Bardziej miękkie, bardziej takie backgroundowe. No, no, tworzą jakieś takie dźwięki w tle, nawet te dźwięki nie są specjalnie powolne, tylko takie zwykłe, ale takie bardzo miękkie, bez wokalu, bez jakiegoś takiego silnego nacechowania werbalnego. I tego typu muzyka może mieć pozytywne skutki na nas. Tutaj Thompson wskazuje na taką zależność. Więc wszystko tak naprawdę. Skłania nas do myślenia ta dotychczasowa ścieżka badawcza w kontekście muzyki i uczenia się, że chodzi w tym wszystkim o nasze preferencje względem tempa, względem jakości tej muzyki. No bo faktycznie, gdybym ja sobie puścił heavy metal podczas uczenia się, no trochę by chyba jednak mnie to wytrącało z równowagi. Z drugiej strony, gdy potrzebuję naładować się energią przed jakimś wysiłkiem fizycznym, kiedyś puszczałem sobie, jak chodziłem na siłownię. Taką bardziej energiczną, energetyczną muzykę, to faktycznie mi to wtedy pomagało, dawało takiego powera. Natomiast, właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co jest naszym celem, jakie jest przeznaczenie tej muzyki. No, bo jeżeli coś nam ma usprawnić humor, poprawić nastrój na te 15, 20, 30 czy godzinę, jaką spędzimy z pracą czy nauką, to faktycznie to może mieć sens. Wtedy puszczamy sobie lekką, przyjemną muzykę i oddajemy się jej. Natomiast takie gatunki typu dubstep, typu drum and bass, to są świetne gatunki, bardzo lubię prywatnie ich słuchać, ale na czas nauki absolutnie sobie nie wyobrażam, aby je puszczać. Duet Perham i Kiri zauważył także, że lepiej działa na nas muzyka instrumentalna, pozbawiona słów, które nasz mózg mógłby potencjalnie niepotrzebnie analizować i przetwarzać. To jest też to, o czym właśnie wspomniałem że lepiej jak ta muzyka jest pozbawiona tej warstwy werbalnej ponieważ wtedy ograniczamy jednak to analizowanie zbędne ze strony naszej aktywności umysłowej i możemy skupić tą aktywność na tekście który faktycznie musimy przerobić no i tutaj oczywiście podpisuje się pod tym ma to dla mnie zupełny zupełny sens bo jednak ta muzyka instrumentalna nie jest tak absorbująca nie zabiera nam tak uwagi nie rozprasza. Jednak przetwarzamy tekst, który się, którego się uczymy, a nie tekst, który jest śpiewany. To nie jest tak, że słuchamy Krzysztofa Krawczyka i śpiewamy sobie refreny z jego najlepszych piosenek kultowych, tylko jest tak, że jednak skupiamy się na tekście z podręcznika, który akurat teraz czytamy, więc to ma dla mnie zdecydowanie większy sens. Więc jakie wnioski z tego wszystkiego? No bo dużo jest głosów na nie, dużo jest głosów na tak, dużo jest głosów, że to w ogóle nie ma znaczenia. Ja uważam, że w obliczu tego, co mówi nauka na ten moment, Warto sobie po prostu potestować. Czy lubimy tę muzykę, czy nie lubimy tej muzyki? Sprawdźmy, co na ten temat mówią nasze własne preferencje. Jeżeli czujesz, że muzyka wprawia cię w lepszy nastrój i nie jest przesadnym dystraktorem, droga wolna, spróbuj. Zobacz, jak Twoje efekty. Zobacz, czy nie tracisz na tym, zamiast zyskiwać. Nie ma dowodów na wyższość jednego gatunku nad drugim. Klasyka nie ma monopolu na nasz rozwój umysłowy. Wybierz, co lubisz, spółki pod tytułem Nierozpraszająca Muzyka Bez Słów. To jest tak naprawdę jedyne kryterium, ale w tym kryterium mieści się również, zgaduję też, któryś z Twoich ulubionych gatunków, potestuj go, zobacz. Gatunkiem, który poprawia mój nastrój podczas pracy i nauki jest muzyka lo-fi. Mam duży sentyment do streamu autorstwa Chilled Cow na YouTubie, z animowaną dziewczynką, która odrabia pracę domową, na streamie przeciętnie przybywa od 30 do 40 tysięcy użytkowników z całego świata i pokazuje to, że w tym gatunku jest coś magicznego. Chciałem wykorzystać fakt, że tak dobrze na mnie działa i cieszy się tak ogromną popularnością, że poprosiłem polskiego beatmakera Setobo o stworzenie godzinnej playlisty z utworami lo -fi. Znajdziesz te playlistę na kanale Dobra Pamięć na YouTubie i jestem bardzo ciekaw Twoich wrażeń, Twojej opinii. Czy preferujesz jakieś własne gatunki? Dla mnie jest to bardzo interesujący temat i wierzę, że coś ciekawego mi podpowiesz. To, co właśnie brzdąka w tym momencie tle, to jeden z utworów tej playlisty. Jestem ciekaw feedbacku. Pamiętaj, że muzyka może pobudzić się w momencie, gdy Twoja energia podczas nauki spada ostro w dół. Jeśli jednak dostrzegasz, że zamiast się uczyć, wpiewasz słowa swojej ulubionej piosenki, tupiesz nogą, zaczynasz tańczyć, zamiast skupiać się na tekście, no to coś jest nie tak. Pomyśl o zmianie, albo w ogóle się wycisz, albo zmień muzykę, bo ewidentnie ten gatunek, którego aktualnie słuchasz jest zbyt, Angażujący twój umysł jest dla mózgu ciekawszy niż to, czego się uczysz, a tego chcemy unikać. Eksperymentuj, daj znać, jaka jest twoja strategia i co najlepiej działa w twoim przypadku. Pozdrowienia. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, a jeżeli słuchasz na YouTube, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.